czwartek, 21 września. Chcemy się dzisiaj pochylić nad Słowem Bożym w tej niecodziennej scenerii. Słowo Boże, które słyszymy z Ewangelii według świętego Łukasza, 19 rozdziału. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: napisano, i będzie mój dom domem modlitwy. Dzisiejsze rozważanie, które chcemy przeżyć, jest w szczególnej scenerii, gdzie przypływ i odpływ ciągle mają swój rytm. Jak wdech i wydech naszych płuc. Jak puls naszego życia. Jak powroty naszych myśli o Bogu i o wieczności. Modlitwa jest największą możliwością dla ludzi, ale zajmuje najmniej miejsca w ich działaniach. Modlitwa jest najpiękniejszym obowiązkiem wierzących, ale jest wypełniana najgorzej. Modlitwa jest najprostszą formą miłości i oddania, ale staje się najtrudniejszym problemem. Drzwi do Boga dla wszystkich ludzi w modlitwie są szeroko otwarte, ale tylko nieliczni naprawdę przez nie przechodzą. Modlitwa jest najbliższą formą wyjścia poza siebie, ale ludzie wolą sięgać po najdalsze praktyki. O wiele łatwiej jest być wiernym w pracy niż w modlitwie. Wierzymy, że modlitwa daje najwięcej, ale żyjemy tak, jakby nasza praca dawała najwięcej. Modlitwa jest najpiękniejszym symbolem na korzystanie ze wszystkich Bożych darów, ale nigdy nie jesteśmy bardziej niepewni, niż myśląc o życiu modlitewnym. Bóg wie, czego naprawdę potrzebujemy, zanim Go o to nawet poprosimy. Ale chce nam to dać, kiedy o to poprosimy. Niech puentą dzisiejszego krótkiego rozważania będzie psalm oparty na słowach psalmu, który jest zawarty w Starym Testamencie, ale jest parafrazą tamtego psalmu. Dałeś mi uszy, nie słyszę. Ty, który leczysz głuchych, Panie, zmiłuj się nade mną. Oczy mi dałeś, nie widzę. Ty, który leczysz niewidomych, Panie, zmiłuj się nade mną. Dałeś mi ręce, nie umiem pracować. Ty, który leczysz chromych, Panie, zmiłuj się nade mną. Ty dałeś mi życie, nie mogę wierzyć. Ty, który wzywasz umarłych, Panie, zmiłuj się nade mną. Dałeś mi ludzi, nie potrafię kochać. Ty, który czynisz cuda, Panie, zmiłuj się nade mną.